Cześć, ogonek fotograficzny, program bez nazwy, targi, film, wideo, foto w Łodzi, kolejny gość nasz, bardzo miło, Emil Biliński, fotograf, cześć, ale Szymon. Też producent, retuszer, co tam jeszcze było? Grafik, druk, wszystko, tak naprawdę zawód jest bardzo szeroki, też można powiedzieć, że też entertainer i też psycholog i też różne inne zawody się mieszają z tym zawodem. No. Dużo rzeczy. Ale tu jesteś jako fotograf. Absolutnie, dokładnie tak. Jak na targach? Co robisz? Ja przez ostatnie dwa dni miałam możliwość prowadzić kilka warsztatów, kilka wykładów na temat mojej fotografii. Przez to, że też pracuję ze światłem ciągłym, reprezentuję też firmę Rotolight, pracuję też na monitorach BenQ i trochę oczywiście też o całym swoim workflow opowiadam i też szkolę ludzi, żeby właśnie sobie ułatwili w różne sposoby swoją pracę i też tak taką jakość wprowadzili i automatyzację w swoją pracę. Czemu monitor, czemu BenQ jest tak ważne w pracy fotografa? Dla mnie marka nie ma znaczenia, która to jest marka. Ważne jest, żeby ta marka mi odpowiadała i akurat tutaj się bardzo dobrze BenQ wszczeliło, bo uważam, że jest bardzo dobre odtwierdzenie kolorów, co dla mnie jest bardzo istotne. Ja mam bardzo jaskrawe i nasycone kolory i te kolory chcę na monitorze idealnie dopasować się pod swoje potrzeby na wystawy albo albumy fotograficzne, ale także do klienta, dla klienta dlatego jest dla mnie ważne, żeby właśnie te kolory, żebym później je też na przykład w cmyk, jak będę drukował coś, w prawidłowy sposób mógł kolory pokazać i wzorować, nie? Tak. Na jakim monitorze, na którym pracujesz? Teraz aktualnie na SW270, 27 cali. Aha. A właśnie to ma znaczenie w pracy fotografa, jaka jest wielkość ekranu? Myślę, że akurat dzisiejsze czasy nam bardzo ułatwiają naszą pracę. I myślę też, że to ma znaczenie. Trzeba się oczywiście przestawić trochę z okiem, z przyzwyczajeniem, bo kiedyś nie było takich wielkich monitorów i było to jednak techniczne też przestawienie dla oka, ale jest to fajne, bo teraz już po prostu pamiętam tak, że albo właściwie często mi się też zdarza, że zaczynam przy retuszu w ten sposób, a wędruję zawsze tak do przodu i akurat jak jest większy monitor, no to sobie zawsze w tej samej pozycji mniej więcej zostaje i jest to przyjemniejsze dla kręgosłupa i dla oczu. Wygoda pracy znacznie się poprawiła. Skąd twój akcent? Bo widzowie może nie do końca wiedzą. Wydawałoby się, że właśnie, no dobra, skąd twój akcent? Tak, powiedzmy. Mój akcent z tego, bo jak miałem 2 lata, rodzice się wyprowadzili do Austrii. Tam się wychowałem, edukowałem i też zacząłem z fotografią. No i później też moja droga troszkę się rozszerzyła na całą ziemię i w różnych krajach się nazwałem, powiem to tak, szwendałem przez wiele miesięcy i też przez wiele lat. I dlatego tak mi troszkę może taki akcent został z tych czasów podróży. Okej. A to skąd pomysł, żeby jednak osiąść w Polsce teraz? A to był taki fajny przypadek, bo ja mam tutaj swoją rodzinę, swoich dziadków i zawsze ich odwiedzałem, bo w tamtych czasach przez 16 lat nie byliśmy w stanie tak jakby trochę wrócić, nie? Bo byliśmy wtedy uchodźcami, bo rodzice tak jakby uciekli troszkę i przez to, że odwiedzałem swoich dziadków, zawsze tak widziałem ten cały proces, który się dzieje w Polsce i zauważyłem, że z tej szarości się zrobiło bardzo kolorowo i to było bardzo fajne i stwierdziłem, okej, dlaczego nie, chętnie i z przyjemnością przyjadę, wrócę, zobaczę, jak się to rozwinie jeszcze bardziej i że mogę być też taką częścią tego, żeby właśnie też jeszcze bardziej kolorów wprowadzić do Polski. A dlaczego kolor jest taki ważny dla Ciebie? Powiem tak, należę akurat, nie należę do tej grupy 80%,
80% mężczyzny mają w 80% daltonizm. Ja na całe szczęście nie należę do tej grupy i też jestem bardzo pedantyczny, jak chodzi o kolory, bo to jest to jednak trochę mój styl, takie nasycenie i tak dalej. I bardzo dla mnie jest to po prostu ważne, bo to jest taka moja estetyka i też taka moja wizja artystyczna. Okej. Nad czym teraz pracujesz fotograficznie? Oj, jest za dużo projektów teraz, nad którymi pracuję i nawet teraz taka... Mamy czas, opowiadaj. Oj, teraz miałam przed chwilą w Sklepie Bez Nazwy w Warszawie wystawę, taką pierwszą wstępną wystawę z jednym projektem Perception, postrzeganie naturalnego piękna kobiet. Pracuję teraz nad swoim pierwszym albumem, który będzie wydany w Niemczech. Szykuję się teraz... Album będzie dotyczył jakich zdjęć? Planuję teraz, pierwszy album będzie tak jakby postrzeganie naturalnego piękna kobiet, takie bardzo surowe i nietypowe moje zdjęcia, bo wszyscy, którzy znają moje prace, wiedzą, że to jest tak do pojedynczego włoska idealnie wyretuszowane, a właśnie ten projekt jest taki, który zupełnie mnie z innej strony pokazuje. Czyli i tam prawie oprócz kolor gradingu i gdzieś jak jest jakaś mała krostka albo coś, to już jest cały retusz, a reszta jest tak jakby zupełnie bez retuszu. To jest całkiem fajne, bo mogę też tak pokazać, że nie jestem takim strict komercyjnym fotografem, ale też artystą, gdzie pracuję z duszą i sercem w tym wszystkim. Kolejny album będzie na temat beauty, bo ja bardzo siedzę w beauty i teraz w Holandii mam rozmowę z galerią, gdzie będę miał też wystawę w przyszłym roku. To jest bardzo ciekawe i też tu bym chciał pokazać album razem z wystawą. No i tam jeszcze wystawy w Australii i w Ameryce w przyszłym roku się szykują. Czyli globalnie, na całym świecie. Tak, absolutnie. Ja nie mogę usiedzieć na spokojnie. Skąd czerpiesz inspirację? Oj, to jest częste pytanie i to jest tak naprawdę z jednej strony bardzo szybka odpowiedź i też z drugiej strony bardzo dziwna odpowiedź, bo tak naprawdę czasem coś leży na podłodze i mnie inspiruje. Aha. Albo czasem gdzieś sobie siedzę i osoba przechodzi i sobie myślę, a kurczę, tą osobę bym widział na przykład na koniu, w takiej stylizacji i z takim make-upem, z takim oświetleniem i nagle jest to to. A czasem jak chodzę z psem w lesie na spacer, to mi się liście albo pojedyncze kawałki drewna podobają i właśnie tak miałam, że byłem na spacerze z psem i tam był taki pień ciężki, co zrobiłem, zorganizowałem sobie sesję i przeniosłem ten pień do studia i po prostu tak sobie coś stworzyliśmy fajnego. Bardziej studio, bardziej plener, mieszanie? Dla mnie myślę, że nie ma ograniczenia. Ja myślę, że świat jest nawet moim studiem. Ja też często robię portrety biznesowe i dostaję jakąś kanciapę, która ma 2x2 metry. I to jest wyzwanie, tak. No. Ale ciekawe jest też to, bo jak przyjechałem 10 lat temu do Polski, mieszkałem w kawalerce, bo nie wiedziałam gdzie, co, jak, jeszcze nikogo tutaj nie znałam naprawdę. I miałam mieszkanko, które miało razem 24 metry kwadratowe. A główny pokój miał chyba jakieś 8 albo 9 metrów i tam miałam też swoje studio. Okej. A dlaczego światło ciągłe? Jest to bardzo fajne, bo w dzisiejszych czasach bardzo ta restrykcja techniczna od różnych firm globalnych, dużych firm komercyjnych bardzo się zmieniło, bardzo się to rozwinęło i na dużo więcej można sobie teraz pozwalać. I często jest też tak, że teraz komercyjna praca nie patrzy się na techniczne tak
technicznie ładne zdjęcia, tylko bardziej takie życiowe zdjęcia i akurat fajnie można z światłem ciągłym pracować. Następny aspekt światła ciągłego jest też taki, że ja bardzo dużo filmów robię i to światło ciągłe dla mnie jest idealne. Fajne jest też to, że po prostu mogę sobie tym światłem ciągłym to, co widzę, od razu też widzę później w aparacie. To jest też bardzo fajne, bo jak błyskamy, to często mamy pilota, który ma zupełnie inne źródło światła niż ten palnik i to zupełnie inny charakter jest i często jest tak, że możemy sobie nie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Mamy światło ciągłe, to co widzisz, to masz, nie? W aparacie. No tak, czy to jest tak, że jeśli szykujesz się do jakiejś sesji, do jakiegoś projektu fotograficznego, to nie wiem, siadasz w fotelu, kładziesz się na kanapie i wymyślasz kadry, czy wymyślasz projekt, a już same kadry dzieją się na planie? Znaczy w tym sensie, że nie wiem, no model, modelka, scenografia i to wszystko w pewnym momencie zaczyna... Ja myślę, że to jest taka kombinacja tego, co powiedziałeś, bo ogólnie zawsze mam kartkę i długopis albo ołówek obok łóżka. Czasem coś mi się śni, budzę się i od razu tak jakby sobie robię notatki. W większości czasu jak coś planuję, no to sobie robię moodboardy, storyboardy i tak dalej, a później na planie sobie to jeszcze dopracowuję i tak jakby, jak się to mówi, uszlachetniam, nazwę to w taki sposób. Co trzeba zrobić poza komercyjną fotografią, żeby być modelem, modelką Emila Bilińskiego? Ogólnie... Znaczy, kogo lubisz fotografować, albo kogo chciałbyś fotografować, tak? Wiesz co, ogólnie to jest bardzo trudne pytanie, bo ja zawsze wybieram pod fazę swojego życia albo pod projekt i bardzo dużo ludzi, obojętnie czy to są kobiety czy faceci, mi piszą i akurat mi do projektu nie pasują. Aha. I po prostu mówię, może za miesiąc albo za dwa, bo nie mam teraz wenu, nie mam weny na to i nie pasujesz mi do projektu albo coś. Czasem jest też tak, że trzeba po prostu odmówić, bo mam około, nie wiem, 60-70 zgłoszeń tygodniowo. No, cena sławy. No, nie wiem, czy sława. Ja traktuję to jako zawód. Cieszę się, że jestem postrzegany. To jest dla mnie wielki komplement i się bardzo cieszę z tego powodu. Czy to jest sława? Nie wiem. Okej, dobrze. A czy w fotografii komercyjnej jest tak, że masz, no wiadomo, że jeśli klient cię wybiera, no to wie, jaki jest twój styl, wie, jakie są twoje kadry, ale czy jest tak, że przychodzi do ciebie i mówi, proszę, chcę takie zdjęcie i ty idziesz i robisz, no bo technicznie wiesz, jak to zrobić, czy jest tak, że jednak mówisz, no słuchajcie, ja bym to zrobił tak, albo jeśli macie taki pomysł, no to zmieńmy go w tą i w tamtą stronę? Ogólnie jest to bardzo różne. Kiedyś było tak, że jak pracowałem dla Schwarzkopfa, było tak, że były restrykcyjne przepisy, jak miało oświetlenie wyglądać. I to były też trochę inne czasy, gdzie mam taki, właśnie zawsze na warsztatach opowiadam o tym, że była taka sytuacja, że kiedyś musieliśmy dla producenta okularów słonecznych zrobić zdjęcie i musiałem z całego Wiednia, z różnych studiów wypożyczać lampy, bo do tej sesji było nam potrzebne 37 lamp błyskowych. I ustawialiśmy światło przez 12 godzin, a sama sesja już po malowaniu makijażem i tak dalej trwała tak naprawdę 10 minut. I to jest całkiem śmieszne czasem. I właśnie dlatego też fajnie, że ta technologia tak poszła dalej i też ci dyrektorzy artystyczni się bardzo otworzyli na propozycje. Często jest tak, że dyrektor artystyczny ma jakiś key visual, jakąś grafikę i mi to podaje, ale prosi o to, żebym to zrobił po swojemu, bo dlatego mnie wybrał. A czasem jest też tak, że
kreatywny dyrektor nie ma pomysłu i mówi, zrób jak uważasz. Czasem jest tak, że mówi się tylko tak i wyłącznie, a ja wtedy mówię, nie, dziękuję, bo ja chcę swój styl wprowadzić i nie dogadujemy się. A czasem jest też tak, że po prostu, okej, fajnie, super, o to mi chodziło i możemy sobie tak pracować. Da się żyć w Polsce z fotografii? O, to jest bardzo trudne. Ja myślę, że na całym świecie jest trochę teraz trudniej, bo tak jak teraz się modnie mówię, wszyscy jesteśmy fotografami. Z jednej strony jest to cudne, bo to się otworzyło szerokie pole inspiracji też dla profesjonalistów. Z drugiej strony jest to też trochę problematyczne, bo jednak studiowało się przez wiele, wiele lat tą fotografię i dlatego też się te pieniądze zarabiało kiedyś, a teraz jest to trudniejsze, bo po prostu ta technika i ta technologia, która teraz tak daleko i rozwinięta też jest, umożliwia po prostu też taniej produkować. Często jest też tak, że tak naprawdę jak się ma wieloletnie doświadczenie, sesja albo produkcja zdjęcia, sesji zdjęciowej dużo szybciej działa niż z kimś, kto dopiero od pół roku albo dwóch lat robi zdjęcia. I to jest niestety to, że w większości czasu trochę cena dominuje rynek i trochę tak nie umożliwia jakościowych zdjęć zrobić, bo często czegoś coś brakuje. Nie jest to złe, było to też 20 lat tak samo. Były tylko inne narzędzia, żeby to zrobić, ale taki jest ten. Trzeba tak samo walczyć jak kiedyś, tylko w inny sposób. Gdzie studiowałeś? Studiowałam w Austrii. No i tam ogólnie w ogóle chciałam iść zupełnie w inny kierunek, bo ja chciałam rysować komiksy dla Marvela, bo byłem ogromnym fanem Spidermana i nie było miejsca w szkole i tak zaproponowano mi, żebym jeden rok zrobił fotografię w międzyczasie, żeby poznać ludzi, nauczycieli i całą szkołę. No i tak zostało, nie? I później jeszcze dodałem jeden rok grafiki i przygotowanie do druku i sam druk, nie? I nagle były takie trzy dziedziny, wtedy tego nie wiedziałem, ale takie trzy dziedziny, którymi właśnie ten profesjonalizm i tą jakość mojej pracy tak jakby ułatwiły, bo tak naprawdę wiem doskonale każdy etap produkcji wiem doskonale i często jest też tak, że drukarnie dzwonią do mnie, panie Emilu, nie wiem jak pan to zrobił, my mamy mniej niż 1% odskoku kolorystycznego. Normalnie mamy 40 do 60%, ale nie wiem jak pan to zrobił, my mamy mniej niż 1% odskoku kolorystycznego. I to jest fantastyczne, to jest dla mnie komplement, ja się cieszę, że mogą swoją pracę zrobić. To jest też twoja przewaga i zachęcenie dla twoich klientów, że mają kompleksową usługę, nie muszą się martwić, bo ty od początku do końca jesteś w stanie pomyśleć o swojej pracy i przygotować ją. Absolutnie, absolutnie, tu się zgadzam. No. Ja tak myślę, ja to zawsze tak mówię, albo mogę sobie peceta kupić i muszę wszystko dokupowywać, albo sobie kupię Maca, gdzie mam już trochę droższy sprzęt, ale tak naprawdę końcowo jest mam kompleksowy ten produkt, który ma wszystko zawarte i działa, nie? Okej. Super. Dzięki ci bardzo za wizytę u nas w studio. Dziękuję za zaproszenie.